Cześć, z tej strony PN23, witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. W ostatnim odcinku omówiliśmy sobie rasy ogrów, a dziś rasa, o której wiemy o wiele więcej, która miała wiele więcej siedzib, jednostek. No i jedna z takich najbardziej charakterystycznych ras ogólnie w fantastyce obok elfów, ludzi i orków czy goblinów, czyli krasnoludy. Długo brodzi. Również zawitali do uniwersum Kingdoma. Tutaj też odgrywają dość ważną rolę. Szczególnie w Kingdom Rush Vengeance, dlatego najbardziej będę się skupiał na tej części. W Origins mamy pozostałości ee, ich jakiejś innej siedziby, która została zajęta przez Godiefa i jego demony. Także tego nie będę ponownie omawiał z racji na to, że było to w odcinku o demonach. A druga sprawa, którą chciałbym... Jeszcze na wstępie zaznaczyć to to, że o prehistorycznych krasnoludach i o dinozaurach będzie oddzielny odcinek. No tak stwierdziłem, że jednak poświęcę im oddzielny odcinek, tym wszystkim stworom z prehistorycznego tego świata, tego zaginionego świata. Tu natomiast skupimy się na krasnoludach, na całej rasie, no ale głównie będziemy omawiać Vengeance, bo tam odgrywają najważniejszą rolę, jest ich najwięcej po prostu. Także tak to wygląda. Ankiety nie będę omawiał, ponieważ omawiałem to w odcinku o ograch i był odcinek o ograch, teraz mamy odcinek o krasnoludach, a kolejny odcinek prawdopodobnie będzie z Lor o wielkich pająkach. Także zaczynajmy. Pierwszym miejscem występowania krasnoludów jest krasnoludzka Brama i te opisy, które będę przedstawiał, są słowami Weznana. Te słowa wypowiadał przed każdą z potyczek, i tak wygląda właśnie jego taki punkt widzenia przed daną potyczką na temat danej rasy. Oprócz tego będę dodawał jeszcze do każdego z miejsc ciekawostki: Tak, moja wieża wróciła do dawnej świetności. Nadszedł czas naszej kampanii. Te głupie krasnoludy Zawsze węszą głęboko w swoich stosach skarbów. Nie mają pojęcia, co dla nich przygotowałem. Generale, udowodnij, że nie jesteś bezwartościowy. Dawódź moją armię i rozpocznij inwazję. Tak właśnie Weznan wypowiedział się przed pierwszym starciem z krasnoludami. No krasnoludzka brama, jak nazwa wskazuje, jest bramą do królestwa krasnoludów. I Jak to z Krasnoldami bywa, jest bardzo ładnie wyrzeźbiona w skale. No naprawdę, budowle Krasnoldów są dość imponujące w chyba w każdym uniwersum, eee, także nie jest to nic dziwnego. Natomiast, jeśli chodzi o ciekawostkę, mamy tutaj achievement nawiązujący do piosenki z Hobbita: for Over the Misty Mountains, bo mamy tutaj niejakiego baldo, co jest nawiązaniem do Bilba, oczywiście który również musiał dostać się do siedziby Krasnoludów w samotnej górze. Czyli w Ereborze. No i wejście do Ereboru w sumie prezentowało się dość podobnie. Kingdom Rush Vengeance wyszło jak dobrze pamiętam już po wyjściu wszystkich trzech części filmu Hobbit w reżyserii Petera Jacksona, także twórcy mogli też się wzorować na wyglądzie. No i przejdźmy do kolejnej lokacji. A tą lokacją są korytarze starego miasta. Spodziewali się, że powstrzymają naszą potęgę tą marną bramu. Ha. Ich stare miasto jest nasze i możemy je wziąć. Nie i tej szansy, aby złapać ich nieprzygotowanych. Broń ich tylko haniebnie mała grupa żołnierzy, więc nawet dla ciebie powinno być to łatwe zwycięstwo. Tak Weznan wypowiedział się na temat potyczki w tej części Królestwa Krasnodów. No i faktycznie widać, że jest to stare królestwo, ponieważ. No, nie, nie stacjonował tu spory garnizon, e, ta rzeźba, która tam jest, jest już zniszczona. No i dużo jest takich elementów, które są zniszczone, pokruszone, także widać, że no nie jest to najczęściej uczęszczane, e, uczęszczane miejsce, jeśli chodzi o Krasnoludy. Ciekawostką z kolei jest to, że na całej mapie mamy widoczne różne runy i jest to kolejne nawiązanie do Tolkiena który konstruował, języ, sam konstruował języki na potrzeby swoich dzieł. Kolejnym miejscem są kopalnie kazan. Ach, imponujące kopalnie kazan. Mógłbym je sam zbudować jeszcze lepiej. Przyznaję, że udaje mi się zaspokoić głód broni swoich żołnierzy. Szkoda by było, gdyby kopalnie zmieniły właściciela, prawda? No i kopalnia, jak to kopalnia, mamy tutaj charakterystyczne wagoniki, które jeżdżą właśnie po tych torach, przewożąc różne kruszce, minerały, bo to tutaj właśnie krasnoludowie wydobywają różne minerały, z których tworzą później broń, czy swoje technologie, o których powiemy potem. Kolejne miejsce to Złoty Browar. Aha. te krasnoludy pozostają naprawdę ślepe na fakt, że nasi zwiadowcy majstrowali przy ich jedzeniu dodając proszek na senne, są teraz jeszcze słabsi niż wcześniej wykorzystaj tę szansę, aby zrobić trochę beczek dla żołnierzy są spragnieni i muszą odpocząć no i tutaj tak jak sama nazwa wskazuje mamy krasnoludzki browar mamy beczki z piwem które, jak możemy dowiedzieć się z opisu, zwiadowcy Weznana dodali tam proszki senne, by krasnoludowie, którzy bronią tego miejsca, byli słabsi, bo nie dość, że są pod wpływem alkoholu, to dodatkowo będą jeszcze senni, a jak to się zmiesza, jakieś leki z alkoholem, to mogłoby się dla krasnoludów jeszcze bardziej skończyć, choć krasnoludowie pewnie, jeśli chodzi o trunki, są... Zdecydowanie bardziej wytrzymał się niż ludzie i elfowie, ale mimo wszystko Weznan zyskał tutaj przewagę. I ciekawostka dotycząca tej mapy jest taka, że możemy tutaj położyć do spania oczywiście poprzez wypicie za dużo pewną postać, która siedzi tam przy tym barze. I to, ta postać pochodzi z serialu Simpsonowie. Kolejne miejsce to fabryka mechanizmów krasnoludzkich. Arr. Ciągłe hałasy i gwizdy w tej fabryce są nie do zniesienia. Należy ją zamknąć. Choć, po namyśle te zautomatyzowane maszyny wydają się przydatne. Przejmij zatem fabrykę w moim imieniu. Nawet jeśli stal mogłaby zatrzymać nasze miecze, zwycięzca to stal nie powstrzyma naszej magii. No jak sama nazwa wskazuje... Tutaj znajduje się fabryka, w której krasnoludowie tworzą no wszelkie swoje mechanizmy, maszyny, no i nawet część właśnie jednostek takich specjalnych. I jeśli chodzi o nawiązania, na tej mapie mamy Goluma, który jest zwany Bolumem i możemy mu zabrać pierścień. Mamy też nawiązanie do filmu Terminator. Mamy tutaj T800. A dodatkowo niedaleko fabryki Chombotów stoi głowa Bendera, czyli robota z Futuramy. Sama fabryka posiada przenośnik taśmowy, na którym od czasu do czasu przychodzą głowy różnych innych robotów, takich dość ikonicznych. Należą do nich m.in. BB8, Wally -E, czy Marvin The Paranoid Android. Także tutaj mamy kilka nawiązań do różnych uniwersów, do różnych filmów. No i przejdźmy do ostatniej lokacji związanej z krasnoludami. A to jest oczywiście sala tronowa. Tron Bolgura. Króla krasnoludów, o którym był już odcinek w serii Kingdom Rush Lore. Sala tronowa jest przed nami. Spójrz. Cały skarb zebrany w jednym miejscu. Jest. Bolgur. Chciwy król krasnoludów. Spokojnie siedzący na swoim tronie. Zetrzyj ten uśmiech z jego twarzy. Oddaj mi ten tron. No, i tutaj właśnie zasiada król Krasnoludów, Bolgur. Jest on niejako, z perspektywy weznanej, jest on niejako na końcu krainy, ponieważ drugie wyjście, wejście do krainy Krasnoludów znajdowało się od strony sojuszników Krasnoludów, jakimi byli Nordowie, Wikingowie z północy. No, i tutaj mamy Zgromadzone skarby, niczym w Ereborze. I właśnie mamy nawiązania do dwóch różnych uniwersów. Pierwsze to znalezienie tajsknerusa Makkwacza, który pływa w złocie, niczym właśnie w bajce poświęconej swojej postaci. A druga to nazwa osiągnięcia, I am Iron Man, po, które otrzymujemy po pokonaniu Bolgura, władcy krasnoludów. No, Iron Man oczywiście jest jednym z najbardziej znanych bohaterów z Marvela. Gdy powtarzamy ten poziom w jednym z challenge'y, pokazują się nam dwa gobliny bawiące się w miejscu dawnego tronu Bolgura. Jeden ma na sobie koronę dawnego króla, drugi z kolei stoi z widelcem przy gniazdku elektrycznym. Jeśli w nich klikniesz, nie dotkniesz, głupi goblin wbije widelec gniazdo. I doznanie przyjemnego wstrząsu ku uciesze swojego towarzysza. No jest to ostatnie miejsce. Trochę też je omawialiśmy właśnie w odcinku o obolgurze. I możemy przejść do omawiania poszczególnych jednostek. I pierwszą podstawową jednostką jest Dwarf Bruiser. I są to główni wrogowie w krasnodzkim królestwie. I jedni z pierwszych przeciwników ogólnie w całej grze. Opisywani są po prostu jako mieszkańcy podziemia, biegli w sztuce siekania wrogów ostrymi toporami. No i po prostu jest to taki krasnolud, właściwie nawet bez żadnej zbroi, bez żadnych elementów osłaniających jego ciało, w zwykłym ubraniu, który posługuje się toporem. Także takie pierwsze siły, e, które raczej nie stanowią żadnego większego wyzwania. Kolejna jednostka to Warhammer Guard. Strażnicy Imperium Krasnoludów i pierwsza linia obrony przed najeźdźcami i zagrożeniami. Tuż widzicie, mamy zbroje i krasnoludy te uzbrojone są w potężne młoty bojowe. Warhammer Guards mają niemal identyczny wygląd jak jednostki koszar rozmieszczone w krasnoludzkich salach w Kingdom Rush Frontiers. Bo tam też właśnie mieliśmy tą ekspedycję krasnoludów pod przywództwem Rurina. Prawdopodobnie zebrał on ze sobą właśnie takich strażników. I możemy przejść do kolejnych jednostek, które będą tworami z fabryki. Pierwszą jednostką jest mechaniczny pająk. No i są to właśnie takie szybko poruszające się mechaniczne pająki zbudowane przez krasnoludy do eksploracji i patrolowania Imperium. No, jest to pierwszy z takich wynalazków Krasnoludów, z którymi przyjdzie się zmierzyć Hordą Weznana. No, jest to dość mała jednostka zbudowana właśnie do patroli, do zwiadów. Także w walce, raczej dla dobrego wojownika, nie stanowi aż takiego wyzwania. Kolejna jednostka to Champbot. I to takie specjalne roboty zbudowane przez Krasnoludy. I po raz pierwszy napotykane są już. W korytarzach Starego Miasta. Mają one pomagać krasnodom w codziennych zadaniach, a także odpierać wrogów za pomocą hydraulicznych szczęk. I przypominają właśnie takie roboty z serii o wojowniczych żółwiach ninja. I na nich prawdopodobnie były też wzorowane. Kolejna jednostka krasnoludów to kolejny ich wynalazek cyklopter. Są to prymitywne maszyny latające wymyślone przez Krasnoludy. Mogą one ominąć główną bitwę i uderzyć za linii wroga. Także właśnie Krasnoludy, jeśli chodzi o technologię, pomogły być nawet na pierwszym miejscu ze wszystkich raz, bo to, co stworzyły, jest bardzo imponujące. Same jednostki mogą troszeczkę przypominać właśnie Maszyny latające z Warcrafta, bo tam też krasnody tworzyły tego typu jednostki. Kolejna jednostka to jednostka dystansowa. Strzeleccy nobrody. Są to wolno poruszające się krasnody uzbrojone właśnie w taką broń palną, taką artylerię bym nawet powiedział. Więc myślę, że oprócz walki na polu bitwy daliby radę też podczas oblężenia. Plują ogromnymi kulami ognia i walczą z bezpiecznej dla siebie odległości, aby zadawać jak największe obrażenia właśnie formacją wroga. Także na te jednostki trzeba uważać, bo dość szybko mogą wyeliminować naszą armię z zaskoczenia. Kolejna jednostka to inżynier Dymobrody. Są to kresnoludzcy mechanicy zdolni do naprawy zniszczonych krasnoludzkich robotów na polu bitwy. Przez to są naprawdę bardzo groźni, gdyż robią to dość szybko. I właśnie ci umiejętni inżynierowie naprawiają i konserwują skomplikowane maszyny w mgnieniu oka. Także na nich trzeba uważać. To oni tworzą maszyny, naprawiają je, czy też ulepszają. Kolejna jednostka również jest bardzo ciekawa, ale i bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi o samą grę. Jest z nią siarkowy alchemik. Są to krasnoccy alchemicy uzbrojeni w duży worek mikstur i pistolet do rzucania tymi miksturami. Który może leczyć inne krasnody i rzucać w żywych wrogów. Po raz pierwszy można ich spotkać z złotym browarze i są pierwszymi odpornymi na magię wrogami spotkanymi w Kingdom Rush Vengeance. Genialni alchemicy, którzy używają mikstur, aby leczyć swoich sojuszników i siać spustoszenie wśród wrogów, tak są opisywani. No, jest to, to dość trafny opis, ponieważ naprawdę w mgnieniu oka mogą pozbawić nas oddziałów z baraków bądź bohatera. Kolejna jednostka to naprawdę bardzo silna jednostka, jeśli chodzi o armię krasnoludów, a jest to geomanta kamiennej brody. Kamiennobrody geomanta właściwie. Są to duże, wolno poruszające się krasnoludy, które w walce Potrafił zamieniać się w kamień. Po raz pierwszy również spotykamy je w Złotym Browarze. Dzięki zdolności przekształcania się w kamień podczas walki mogą przyjąć mnóstwo obrażeń. Także musimy uważać na te jednostki. I oprócz technologii, krasnoludy, jak widzimy, to świetni alchemicy, ale i potrafią posługiwać się magią geomancją. Kolejna jednostka to pracownik kamieniołomu. Są to po prostu krasnoludzcy górnicy, którzy potrafią poruszać się pod ziemią, aby przekraść się obok formacji obronnych wroga. Po raz pierwszy również spotykamy je w Złotym Browarze. Opisywani są też jako szaleni górnicy, których pasją jest po prostu kopanie. I często podróżują podziemnymi tunelami w poszukiwaniu najlepszych minerałów. No i czyli po prostu takie też yy, typowe przedstawienie jednostki... Klasy postaci Miner, które występowały w różnych uniwersach, m.in. w Clash Royale. Chociaż tam to był człowiek, a nie krasnolud akurat. No i ostatnia jednostka, taka elita wśród Krasnodów, I jeden z ich najlepszych, a też niewątpliwie najsilniejszy wynalazek to Mecha Dwarf MK9. To krasnody ubrane w powolne, ale bardzo wytrzymałe zbroje wspomagane. Po raz pierwszy możemy je spotkać w mechanicznej fabryce. Te bardzo ciężkie skafandry obsługiwane są przez najlepszych w całym Imperium Krasnodów. Potrafią one rozbić całą armię swoją siłą. Jeśli chodzi o ciekawostki do, do tej jednostki, takie w samej grze, no to animacja śmierci Mechadwarfa jest podobna do animacji Haksoła. Czasami występuje również pewien błąd, ich atak obszarowy nie zadaje żadnych obrażeń. No i Mechad to po prostu taki mech, jak sama nazwa wskazuje. E, także bardzo silna jednostka, bardzo wytrzymała, bardzo ciężko było zniszczyć i niewątpliwie pomagała na polu bitwy, ale i to nie przeszkodziło krasnodom. E, znaczy, właściwie siłą weznana, by pokonać krasnody. No i przejdźmy jeszcze do znanych przedstawicieli, a potem podsumowanie. Znanych przedstawicieli mamy czterech. Pierwszym jest oczywiście sam król krasnoludów, jakim jest Bolgur, występujący w Kingdom Rush Vengeance. Jest to pierwszy boss właśnie w tej pierwszej kampanii z kampanii głównej, czyli kampanii krasnoludów. I dodatkowo też jest to pewna jednostka, ponieważ król z racji na swój wiek nie był w stanie już tak dobrze walczyć wręcz i jego tron sam w sobie był jednym wielkim, najsilniejszym ze wszystkich mechem. Kolejnym krasnodem jest postać z Kingdom Rush Frontiers, przywódca krasnockiej ekspedycji Rurin Długobrody, który wraz właśnie ze swoimi siłami, jak ustaliliśmy, składającymi się z Warhammer Guard, no, był w Królestwie Saurian, był w tych podziemiach i pomógł w starciu z jaszczuro ludźmi siłą lineri i ich sojuszników. Kolejna postać to Wilbur. Znakomity wynalazca krasnoludzki, znany z Kingdom Rush Origins. I ostatnia postać to Bolin Farslayer. I jest to postać występująca w Kingdom Rush 1, taki strzelec Potrafiące też oprócz żywania strzelby zastawiać różne płatki, takie jak miny. Także tutaj mamy kolejny przykład krasnoludzkich wynalazków zaprezentowany. I co ciekawe, każdy z tych krasnoludów pochodzi z innej części, więc w każdej części serii Kingdom Rush mamy idealnie jednego przedstawiciela krasnoludów: Bolin w Jedynce, Frontiers Rurin. Wilbur of Origins i Bolgur Vengeance. Także tak to się prezentuje. No i przejdźmy do takiego podsumowania. Jak widzimy, krasnoludy są bardzo potężną rasą, jedną z najpotężniejszych w całym uniwersum Kingdoma, ale mimo wszystko, koniec końców, są na skraju zagłady. Krasnoludy niegdyś były pewnie jeszcze silniejsze, przynajmniej jeśli chodzi o liczebność całej rasy. No ale niestety kopiąc minerały, szukając surowców obudziły Godiefa, który wraz ze swoimi blood demonami wyrżnął całą populację, która zamieszkiwała te królestwo znane z Kingdom Rush Origins. A z kolei Vengeance Weznan wraz ze swoimi hordami doprowadził do upadku potężnego Imperium Krasnoludów. Więc pozostały pewnie jakieś resztki Krasnoludów no ale mimo wszystko ta dumna i potężna rasa została skrzywdzona w sumie w pewnym sensie w kolejnym uniwersum. Bo no wielu jest tak, że krasnudy są genialni w walce w technologiach bądź w obu tych dziedzinach. Ale a to im ktoś zniszczył królestwo, a to są na wymarciu, a to już w ogóle wymarli i zostawili jedynie po sobie swój dorobek. E, także i tak. W uniwersum Kingdoma też taki los niestety spotkał krasnoludy. No cóż. Natomiast jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć na temat tej rasy, no to myślę wszystko. Tak jak przewidywałem, odcinek wyszedł sporo dłuższy niż odcinek o ograch, ale mimo wszystko udało mi się i tak dość sprawnie omówić wszystkie jednostki, miejsca i tak I ten odcinek też nie jest jakiś taki przesadnie długi, także w sumie spoko. Mam nadzieję oczywiście, że wam się spodobał. Że przyjemnie Wam się to słuchało. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie, jeśli będzie z Lor, to będzie poświęcony wielkim pająkom. Także tam będzie trochę rodzajów tych pająków i oczywiście będą dwie królowe pająków, czyli Mactans z Kingdom Rush Origins i Sarelgas z Kingdom Rush 1. I. I tam sobie wszystko mówimy, natomiast może pojawi się jeszcze przedtem odcinek z Kingdom Rush Extra z pojedynków. Albo z teorii, bo tam też jestem mniej więcej przygotowany. Także tak to się prezentuje, więc słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!